ostatnie dzisiaj już spotkanie. Taka wisienka na torcie z naszymi przyjaciółmi z Gdańska, z panią Marzeną Boczycką-Woźniak i panem Tadeuszem Woźniakiem, prezesem Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Serdecznie zapraszam, proszę, proszę. Spotkanie poprowadzi tegoroczny złoty jubilant dziennikarstwa radiowego, redaktor Mirosław Rogalski, i będzie dopytywać naszych gości, czy warto być dziennikarzem. Następnie serdeczne podziękowania dla księdza prezesa Jirka Bruskiego za zaproszenie nas na to spotkanie. No i słowa uznania dla niego i dla całego środowiska, uznania za całą dużą pracę, jaką wykonujecie tu w waszym oddziale. No a może za te uroczystości związane z wrennem pieniężnym, to szczególne słowa uznania, bo jest to praca bardzo ważna, bardzo pożyteczna, wręcz podniosła. Tak, taką mamy opinię o tej działalności i o waszej roli. Serdecznie witam moich rozmówców. Poznaliśmy się dzięki Jirkowi. Jirek nam zorganizował mi takie zadanie. Zatelefonowałem do Tadeusza i piorunem żeśmy się dogadali. Rozmowa trwała chyba z 20 minut i już wszystko zostało uzgodnione. A co najciekawsze, że ja sobie wcześniej wydrukowałem z internetu kilka zdań o moich rozmówcach i już wiedziałem, o co pytać, o co dopytywać. Przedstawić rozmówców troszeczkę wypada, chociaż kolega na pewno doskonale moich rozmówców zna. Tadeusza przede wszystkim. No, przede wszystkim Tadeusza. Ale jeśli można, dwa zdania tylko o Marzenie. Marzena Burczycka-Woźniak jest znaną gdyńską dziennikarską. Urodziła się w Poznaniu, a pochodzi z Kresów. Rodzina pochodzi z Kresów. Ja mam od razu pytanie, a z jakich Kresów? Których? Północnych czy południowych? Zerowa. No to południowych. Tak jest. No południowych Kresów. Bucza, Czkołomyja i tak dalej. Nie, bo ja też jestem w Poznaniu. Ale powiedziałem księdzu biskupowi naszemu, że jestem w Poznaniu, to mnie od razu spytał, a z której parafii? Nie, ja z Ostrowa Wielkopolskiego. A z której parafii? Z Czarnej. Oj, z tej samej, co mój ojciec. Poznaniakiem jestem ja, urodzony w Gdyni, ale cała rodzina pochodzi z Poznańskiego, blisko Ostrowa, bo Pleszew, okolice Pleszewa. A dlaczego spytałem, z których Kresów? Bo ja tutaj w Olsztynie wrzeniłem się też z kresowiaków, ale tych z północy, z Gdynia. No tym sposobem spotykamy się. Tak. Świat jest mały, większość pochodzi z na Warmii. No, tak to jest. I co? Marzena ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim, a również klasę fortepianu. To jest też taki drugi zawód, można powiedzieć. To jest wykształcenie, ale nie uprawiamy. No. I pracowała w Tygodniku Morskim i tak dalej. Z życiorysu jest taka rzecz, o której wszyscy się domyślamy. W stanie wojennym wraz z mężem, także dziennikarzem, została pozbawiona prawa wykonywania zawodu i utrzymywała się z produkowania stojaków na kasety magnetofonowe. To tyle. Trochę groteskowo to brzmi. Groteskowo brzmi, ale te stojaki natomiast w tej Stefan potwierdza, tak jest, bo pomagał nam rozwozić te stojaki po Polsce. Pakowaliśmy do jego samochodu, jego służbowego samochodu, i jeździliśmy do Warszawy. A na benzynę miałem od jednej baby, która pracowała w zakładzie oczyszczenia miasta. Rozmawiałem po raz pierwszy z Tadeuszem, to już na tej kartce miałem podkreślenia, żeby łatwiej było rozmawiać. I między innymi
powiedziałem, że wiem o tym, że Marzena jest laureatką nagrody imienia Stefana Lerowskiego, przyznanej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polski za książkę Prawo i Prawda. Gdy to powiedziałem Tadeuszowi, Tadeusz natychmiast mówi, a ja ci tę książkę przyślę. I po dwóch, trzech dniach książka do mnie dotarła. Stało się coś, czego ja się nigdy po sobie nie spodziewałem. Ja tę książkę połknąłem 2 godziny. No, kryminał. No tak, no, ale i co dalej? Czytając tę książkę, co chwilę odwracałem i wracałem do tytułu. Czy naprawdę? No, czy ten tytuł pasuje do tego, co tu się dzieje i tak dalej, i tak dalej. Między innymi już się zacząłem troszeczkę niektórych rzeczy domyślać, a na 214 stronie, jak to po polsku powiedzieć? 214 stronie jest tam już jedno zdanie, które sprawia, jak gdyby, jak już zaczyna stawiać kropkę nad tymi domysłami. Niesamowita lektura, że tak. Do tej pory ta strona jest zapamiętana i ta emocja, i ta reakcja. No i oczywiście na drugi dzień przekazałem książkę mojej żonie. I co się wydarzyło? Obiad opóźniony, dwie godziny i jeszcze, wiesz Mirek, a dzisiaj zjemy jednodaniowy. Literatura szkoli, jednym słowem. Jakby była grubsza książka, to w ogóle by pan nie dostał wiadomo. Chcę przez to powiedzieć, jaka fascynująca lektura i jaka pisana, jak opowiedziana. No, a ja nawet nie wiem, o to cię zapytać. No bo to takie pytanie, jak doszło do powstania książki, to jest banalne pytanie. Ciekawe, jak właśnie jak doszło do tego spotkania. A to jest troszeczkę opisane, Opisane. Prawda jest taka, że bohaterem tej książki jest nasz sąsiad, a zarazem kolega naszego syna, ten nieżyjący Karol. Tragedia wstrząsnęła naszą dzielnicą, naszym blokiem na pewno i muszę się nieskromnie przyznać, że pierwszy tekst ja napisałem, ale ja napisałem dziennikarski, taki, który nie hamował obiadów, nie spowodował też jakiegoś wielkiego ruchu. Natomiast po prostu ciąg dalszy tych spraw. Ciąg dalszy napisało życie, w jakim sensie? A Marzena śledziła to życie, zaprzyjaźniając się z tą rodziną, bo myśmy tak znali jak znali, ale ta sprawa, ciąg dalszy spowodował, że się zaprzyjaźniliśmy i Marzena towarzyszyła im w rozprawach sądowych, w tych próbach walki o tą prawdę, prawda? I to spowodowało, że miała materiał, a jeśli do materiału dojdzie talent, no to można coś zrobić. Ta książka została też, jak to powiedzieć, na tej podstawie powstała audycja, słuchowisko, audycja właśnie radiowa z bardzo dobrą obsadą aktorską, między innymi kto... Halina Obolaska, Olgierd Łukaszewicz. Tak. No jeszcze kilka naprawdę takich... I było coś naprawdę świetnego, no coś fajnego powstało. Także to wyręczając trochę autorów. No bardzo dobrze, bo aktor jest raczej milczkiem. Wolę pisać niż mówić, zdecydowanie. Z punktu widzenia Olsztyna, no my wiemy trochę o Gdańsku, o marynarzach. Nawet jednego znałem osobiście. Ten, którego znałem, pracował na statkach rybackich. I tylko utkwiło mi w pamięci jego jedno zdanie, że jak była ryba, to wszystkie ręce na pokład. No, wszyscy wtedy zasuwali przy tej rybie. A z żoną, jak zaczęliśmy dyskutować, jakie wrażenie i tak dalej,
To oczywiście, że zgadało nam się, że to wielka tragedia i tak dalej. Ja już nie będę mówił tych rzeczy, które są tutaj oczywiste. Ale tak jakieś nieoczywistości nam się też udało wydobyć z tego. Że tam na tych statkach, już ogólnie mówimy, to musi być niezły bałagan. Tam w ogóle chyba BHP nie ma. Dokładnie i o tym przede wszystkim bezprawie. Bezprawie. Wielkie bezprawie. Bo jeżeli ginie ktoś tu na lądzie, to oczywiście jest prokurator, od razu wizyta i tak dalej. A tam jak ginie człowiek, nic się nie dzieje. Zginął, no więc właśnie ta książka jest jakimś wielkim wołaniem w kierunku zainteresowania środowisk prawniczych, dziennikarskich również, tym, co znaczy wypadek na morzu. Ponieważ rzeczywiście tam to jest, tam sprawa topi się, ginie, nie ma jej, nie istnieje. Jest, powstało w Szczecinie środowisko ludzi, którzy zaczęli się przeciw tej sytuacji w jakimś sensie buntować. I to są wszystko rodziny poszkodowane, rodziny tych zaginionych. Przejęliśmy to również właśnie w Gdyni przy okazji tego straszliwego wypadku i miało dojść do takiego jak gdyby stowarzyszenia się tych dwóch środowisk Szczecin i Gdynia, które miały prowadzić sprawę rzetelnie, otwarcie, dopingując w kierunku wyjaśnienia jednak tych spraw. Ale niestety tutaj muszę dopowiedzieć to, co nie tyle życie, co właściwie jak gdyby czym zarządziła śmierć tej bohaterki. Ponieważ wszystko już było na drodze takiej właśnie, jak wspominam, że mówienie prawdy o wypadkach na morzu, że jak gdyby przetarte zostanie jakiś trop. Ale bohaterka tej książki zapłaciła za te swoje starania, wszelkie, które tu są opisane, wcześniejsze w sądach i tak dalej, zapłaciła potworną chorobą i trzy lata temu zmarła. Gdyby nie to, to na pewno sądzę, ponieważ to, jak też z opisu wynika, jest tak energiczna, była niestety, tak energiczna, tak umiejąca poruszać się w tym świecie mimo dramatu, mimo tragedii osoba, że już bylibyśmy jak gdyby na innym etapie rozpatrywania, traktowania spraw morskich. Masz rację, bo mi raz po raz w czasie czytania przychodziła myśl, ja bym chyba tego nie potrafił zrobić. No właśnie, to niesamowicie trafny odbiór, ponieważ no, w zasadzie większość osób dziwiła się jej, że ona po pierwsze tak świetnie wygląda, że ona tak dobrze się trzyma, że ona potrafi tak te sprawy w sądzie prowadzić, przecież w zasadzie prowadziła je z mężem sama. Że jak to jest możliwe. I tam jest gdzieś odpowiedź właśnie, ona to tak barwnie, ja jeszcze dodaję temu tak literackiej barwy, że ona mówi, sama się sobie dziwię, że ja potrafię żyć i funkcjonować z nożem wbitym w serce. O, jest takie. Jest takie zdanie. Ja potrafię z tym nożem wbitym w serce iść do sklepu, robić zakupy, potrafię żartować. Taka to była osoba. Także cóż ja mogę odpowiedzieć? Skoro się zetknęłam już z kimś takim, to moim zadaniem dziennikarskim, pisarskim było znaleźć formę, której potrafiłabym to przekazać. Czy mi się to udało? Dzięki właśnie takim opiniom, może w jakimś sensie tak, no, za co jestem wdzięczna i bardzo dziękuję. Ale jeszcze chciałam tylko dodać, że każdy z tych rozdziałów, który opowiada o dramacie samym w sobie, jest poprzedzony takim słowem wstępnym, kursywą pisanym, który jak gdyby, tak było w moim zamyśle, no, dodaje trzeciego wymiaru tej całej sprawie, no prawda? Wyprowadza ją na jakiś bardziej ogólny, bardziej uniwersalny poziom. I tam właśnie jak gdyby staram się, rozmawiając z tą osobą i z samą sobą rozmawiając, dowiedzieć się coś o człowieku jako takim. O człowieku, na którego no, padają światła nieszczęścia.
nieszczęście stawia w zupełnie odmiennych, odmiennych pozycjach człowieka. I wydaje mi się, że tam jest parę takich, ja wiem, antropologicznych spostrzeżeń, które... Moja żona mi powiedziała, że ona te zdania, które chybą pisane, nie kiedy czytała dwa razy. Po prostu, żeby tą głębię właśnie dostrzec. Tak, ten trzeci wymiar, jak ja mówię. Ten trzeci wymiar. Tak, bo tutaj, no nie chcę, broń Boże, powiedzieć, że coś jest do czegoś pretekstem, ale, ale wielkie nieszczęście stwarza okoliczności sposobne ku temu, żeby wydobyć z człowieka no coś, co jest bardzo głęboko w nim i z człowieka, który jest bohaterem, i z człowieka, który obserwuje to nieszczęście, żeby wydobyć to, co siedzi w nim najgłębiej, co jest czasem bardzo złe, a czasem wspaniałe. Ja proponuję, żebyśmy pozbili głowy przez moment, zadumali się, bo to jest naprawdę... Żeby nie było tak smutno, to ja odpowiem na to pytanie, czy warto być dziennikarzem, albo czy warto być mężem dziennikarki. Brawo. To jest ważne problemy. Bo książka objętościowa jest taka, że wydaje się, że po południu można ją napisać i niewielkim kosztem. Nieprawda. Ta drobna rzecz powstawała lata i nie jeden obiad straciłem z tego powodu, bo oczywiście to nie na zasadzie, jak nieraz ludzie uprawiają dziennikarstwo, że biorą jakiś faks, czy przez telefon dowiadują się czegoś i już jest z tego informacja albo nawet duży tekst. Nie, to powstawało rzeczywiście kilka lat i towarzyszyło temu głębokie przeżywanie. Marzena wracała z rozmów z Ireną, z tą i nie miała ochoty ani gotować, ani czym innym się zajmować. I to są koszty, jakie dziennikarz ponosi, przeżywając jakąś sprawę. Czy to będzie Westerplatte i dociekania prawdy, czy to będzie właśnie sprawa prawdy i prawa, sprawa śmierci Karola. To jest kwestia właśnie podejścia do tego. No, na szczęście ci dziennikarze jak, tego typu jak Romek i inni wymierają, a w to miejsce przychodzą sprawni dziennikarze, którzy piszą w ciągu 20 minut dwa teksty, prawda? I zastanawiają się, gdzie wydać pieniądze. Jest inny styl. No, mieliśmy to szczęście chyba, że żyliśmy w okresie, kiedy dziennikarstwo albo było sztuką, albo ocierało się o sztukę. Stąd reportaż, literatura faktu, prawda? Naprawdę dobra literatura. Stąd no, ogromna ilość wielkich dzieł i stąd właśnie tacy ludzie jak tu obecny Romek i innych wielu było, wspominano, to był Stefan Kozicki, ale którego Truszczyński z nim biurko w biurko pracował. Jak Stefan, jak wielu, wielu dziennikarzy, którzy naprawdę zapisali się na trwałe i zapisali historię tego kraju. Zapisali od pierwszego takiego głośnego polskiego reportażu Sprawa jednego konia, jak pamiętacie, który napisał Józef, Kuśmierek. Zaczęła się właśnie epopeja polskiego reportażu. I myślę, że no, nas to też zauroczyło, weszliśmy w to, znaliśmy Konkoleskiego, znaliśmy i innych, znaliśmy ich twórczość i próbowaliśmy pójść tym śladem, że nie wspomnę o Romku, z którym wiele godzin przegadaliśmy jako młodzi reportażyści gdańscy, jeszcze Edek Szczesiak i Jurek Sarota. Kiedy Romek przyjeżdżał, to było wielkie święto i kiedy przyjeżdżali właśnie tacy wielcy dziennikarze, to rzeczywiście chcieliśmy od nich jak najwięcej pozyskać, dowiedzieć się o ich sposobach pracy, o ich no,
ambicjach, co chcą robić, co chcą napisać. I tak to wyglądało. Pisanie było sposobem na życie, nie tylko sposobem uprawiania zawodu. Tak, to... To dzisiaj jest chyba nie do pomyślenia. Dziennikarstwo wtedy, takie dziennikarstwo jak my pojmowaliśmy, to nie było zawód, tylko to był sposób życia. To było coś, czym człowiek się pasjonował całymi dniami, prawda? To nie było tak, że się do godziny, tam powiedzmy 16 pracowało, a potem zajmowało się, miało się czas na życie prywatne. Nie, to człowiek był cały czas. Albo się gdzieś działało, albo coś, jakieś tam inne ambicje dziennikarskie się realizowało, spotykało i tak dalej. Ja ze swojej pracy na przykład bardzo wspominam sobie wyjazdy w tak zwany teren, a pracowałem w redakcji wiejskiej, no to tym bardziej powinienem jeździć w teren. I tam poznawałem ludzi w tegerach, w spółdzielniach produkcyjnych, małych wsiach, nieco większych wsiach, no kapitalnych ludzi poznałem. Nie mówiąc o tym, że poznałem również osobiście ludzi, którzy tutaj w naszym olsztyńskim środowisku, Maria Zięta-Rawalewska na przykład, mieszkali i miałem okazję z nią rozmawiać. To jest wielki zaszczyt dla mnie. Ale przede wszystkim ja wspominam spotkania z tymi normalnymi ludźmi, którzy mieli coś do powiedzenia. Tak, piękna sprawa. To zmienimy temat? No, rzeczywiście. To zmienimy temat i ja proponuję moim rozmówcom, by opowiedzieli o kolejnej swojej przygodzie. Tym razem przygoda związana jest z ziołolecznictwem. Chodzi o spotkania. Mirku, jeżeli pozwolisz, przejdziemy do tego, ale tych przygód było trochę w tak zwanym międzyczasie. Dobra, dobra. Był rok 80, był właśnie sierpień, zaangażowaliśmy się w ten sierpień. No, już tam nie będę o szczegółach mówił, ale powstał pomysł napisania książki o Wałęsie. No i ponieważ Marzena się specjalizowała w wywiadzie, a ja tam rzeczywiście w tym środowisku krążyłem, to że wspólnie zrobimy wywiad z Wałęsą. I taki wywiad rzeczywiście powstał. Było to duże dla nas przeżycie. Dodajmy, że była to pierwsza książka o Wałęsie, zbiorowa, pisana przez... Nie było to tylko naszego autorstwa, to było... Chyba jest zbiorowy obraz współautorów. Którzy pisali o życiorysie, którzy pisali, na przykład Maria Janio pisała o języku Wałęsy, Bądkowski pisał Bądkowski, o... Dziecimski i tak dalej, i tak dalej. Taki każdy ze swoim spojrzeniem na tą postać. Zgrabna, absolutnie fajna rzecz. Pierwsza rzecz na rynku polskim, nie tylko polskim, tak. I to było tuż przed, przygotowane już do druku, przed stanem wojennym. Więc zdążyło się rozejść o bardzo niewiele tego nakładu. Nakład był wysoki chyba, nie wiem, 100 tysięcy? No nie wiem dokładnie, ale chyba razie... jakieś tam ponad 50 tysięcy. Tak, rozeszło się z 5 tysięcy, zdążyło się rozejść, a reszta została zmielona. Zgarnięta z rynku, ale dosłownie, z dnia na dzień zniknęła ta książka. I już więcej... Na polskim rynku się nie ukazała, natomiast wydawnictwo sprzedało prawa autorskie jakiemuś przedsiębiorcy, producentowi proszku do prania, który w Finlandii tą rzecz zaczął sprzedawać, tak, i w 20 paru językach ona się ukazała, w ogromnym nakładzie, duże pieniądze na tym zarobił, my niestety nie bardzo. No, ale... Jaki był tytuł? Wałęsa. Wałęsa, dosłownie nazwisko tylko. Wałęsa. I proszę dodać, że tak, czyli to było tu. A macie egzemplarz? 4. Chciałam wziąć dzisiaj, a ta zrobi nie wiesz. Bo nie ile stron ma? Około 160 do 200. Nie, ponad 200. I ile kosztuje? To jest... Nie ma, 4 nie mają. Nie wiem. Bezcenna. Biały kruk. Ale to nie, no to jest zaskakująca informacja. Tak, fajna. Ale proszę sobie wyobrazić, że minęło lat 10, przyszedł rok 89 i to samo wydawnictwo zwróciło się znowu do nas, że chcą właśnie wstąpić. Ciąg dalszy. I już takie spojrzenie po 10 latach. No i myśmy byli współautorami
właśnie tego wywiadu z pierwszej książce i drugiej książce też byliśmy współautorami wywiadu i byli ci sami autorzy, którzy byli przy pierwszej. Tak, i to, ale ja już nie pamiętam, jaki był nakład z kolei tej książki. I to z tego to dużo się Jest inny nakład, jest ten sam tytuł Wałęsa, to samo wydawnictwo Gdańsko Morskie. I ten sam tytuł naszego reportażu, Wałęsa portret w ruchu. Tak. I widać tam troszeczkę rzeczywiście zróżnicowanie w jakiejś takiej świadomości tego naszego bohatera. Mówię o Wałęsie, właśnie jak to było w rozmowie tej pierwszej, jak to było w rozmowie tej drugiej, czy trochę dojrzał, czy trochę nie dojrzał, jak się zmienił się na pewno. To tak prześwieca przez te kartki tej książki. Także no, w tej chwili już pewnie tylko ciekawostka. Tu mi przychodzi na myśl kolejny wywiad, który nie został sfinalizowany. To znaczy zaczęliśmy go przeprowadzać, ale go nie skończyliśmy. Z Lechem Bądkowskim. Kapitalna postać, Lechu Bądkowski. Wielka, wielka postać, którego miałem okazję obserwować od którego to roku? Gdzieś od 70 roku. Ponieważ on sam nie był Kaszubą, on był Pomorzaninem, ale był członkiem, założycielem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i był aktywnym działaczem. A ja zaczynałem pracę w 70 roku w miesięczniku społeczno-kulturalnym Litery, którego zastępcą naczelnego był Tadeusz Bolgwan, działacz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i założyciel, uczeń Bądkowskiego, i Bądkowski do nas przychodził, wpadał na takie rozmowy do redakcji, tam w redakcji pracowało chyba 6-8 osób, wpadał na kawę i wygłaszał takie teksty, że myśmy rozglądali się, czy nikt nie podsłuchuje, że na pewno ani chybi nas zamkną. Był bardzo odważnym człowiekiem, bardzo otwartą głową. To potem, jak nastał sierpień i zobaczyliśmy go, jak się okazało, jak on był rzecznikiem prasowym. Ale jak on był, właśnie jak on wyprzedzał epokę. I co najlepsze, że kiedy nastał sierpień, kiedy inni, a kiedy już właściwie sierpień się rozwinął, kiedy już było po rozmowach i mniej odważni zaczynali być bardzo odważni, to Bądkowski tonował. Bądkowski już był parę kroków dalej. On już widział, co się dzieje i tego. Wielka postać, wielka. No ale to się da. Natomiast co nam się jeszcze udało, co też było bardzo dobrze przyjęte, to był wywiad Ze Stanisławem Kociołkiem. To był rok, to było wcześniej jeszcze przed 80. Który to był rok? No to w każdym razie Festiwal Solidarnościowy oczywiście. To był rok 81. Kiedy Kociołek wrócił z Belgii, gdzie był, był ambasadorem chyba, na placówce był. Tam, jak żeśmy słyszeli, się rozpił. I przeżywał. I naprawdę usłyszałem to w nocy chyba o godzinie drugiej, że został sekretarzem chyba Komitetu Warszawskiego i na drugi dzień rano już w redakcji Czasu. On był wicepremierem przecież. Nie, on wicepremierem był w 70 roku, a po powrocie już tylko był sekretarzem Komitetu Warszawskiego Partii. I to zgłosiliśmy do właśnie szefowi w redakcji Czasu. Oboje wtedy pracowaliśmy w Czasie. No i zostało straszne pismo, oczywiście. No właśnie, też żal. Jeszcze, a zwłaszcza tego pisma. Tak, no też ten okres naprawdę to było no coś wyjątkowego. Dni obaw i nadziei, prawda? Było kapitalne pismo. Zresztą zostało docenione, bo jako jedno z chyba z nielicznych, albo jedyne, zostało zlikwidowane. No właśnie. Likwidowane. I redakcja poszła w rozsypkę. Redakcja w jakimś sensie, rękami redakcji w jakimś sensie, ponieważ zachowaliśmy się skandalicznie podczas weryfikacji. Skandalicznie.
byliśmy tak solidarni, nie z władzą, tylko z sobą. 40 chyba osób w redakcji, zostało chyba 9 tylko pracy. Które się kwalifikowały do tego, żeby pracować pracy w dziennikarstwie. O, tak. A propos, czy warto pracować w dziennikarstwie? Wtedy myśmy powiedzieli jako redakcja, nie warto pracować w takim dziennikarstwie. I się skończyło. Jedną z głośniej mówiących była moja milcząca żona. Akurat tam na weryfikacji, ponieważ nas na końcu, my na literę W, wzięli nas na końcu weryfikacji. W ogóle to był ostatni tytuł, który był weryfikowany w Gdańsku. W sumie w Gdańsku chyba około 70-80 osób odsunięto od pracy w zawodzie. Prawie cała właśnie redakcja czasu, my byliśmy na samym końcu, poszliśmy. No i też z nastawieniem, że raczej no nie ma szans, żeby pracować. No jak to pracować, to i tego, nie? Jednoznacznie. No i moja żona pyskowała, bo członek komisji weryfikacyjnej był jakiś chemik. Nie, w ogóle nie piszący, nie to, ale nie kumamy. Z komitetu centralnego czy skądś i żona zaczęła do tego, a przepraszam, a pan jest kim? Ale co pan napisał? Ale jakie książki pan wydał? No, on z majestatem władzy człowiek, kurde, był obrażony, jak się śmieje i tak dalej. I powiedziałaś mu potem, że to pan jest bezczelny, że pan w ogóle się zabiera do weryfikowania dziennikarzy. No i oczywiście efekt był wiadomy. Nasi koledzy właśnie tak się, ale wszyscyśmy tak, się tak zachowywali. Tak. Edek Szczesiak pytał o podstawy prawne tej weryfikacji przeprowadzanej wtedy. Edek, który był członkiem partii wcześniej, tak, i był uczestnikiem, które to było takie głośne, 9 plenum chyba. Był delegatem naszego środowiska, ale myśmy świadomie mówili, słuchaj, jedź i tego. No była jakaś wtedy też wiara, że ta partia może się właśnie zreformować, że może zmienić, a że trzeba tak, bo jeżeli nie oni, to będą sami twardogłowi i tak dalej, dojdzie do rozlewu krwi i tego, no takie były te. Ale to oświadczyło o tym, że rzeczywiście no nie daliśmy się zastraszyć jako redakcja, absolutnie, i szliśmy zdeterminowani, chociaż no sytuacja nie była łatwa, no i tak jak myśmy tam w tej gromadzie na korytarzu byli wspólnie, razem oczekiwali, to chyba już czuło się tą energię na nie. Dlatego nie było prób mediacji, przestała istnieć redakcja, no a myśmy wtedy stojaki magnetofonowe. Nie, najpierw żeśmy nic nie robili, bo człowiek był sparaliżowany tą sytuacją. Mnie się wydawało, że nic innego nie potrafię robić. Całe życie wydawało mi się, że owszem, tylko dziennikarstwo. No mogłem być, chciałem wcześniej być weterynarzem, ale do tego nie doszło, do Olsztyna mnie rodzice nie puścili. Nie wypuścili na studia, tak, i tego nie wiedzieliśmy, że nic. I pamiętam, jak dziś przyjechał kolega, dziennikarz, Wojtek Łukasiewicz, Stefan go znam, wie o nazwisku, on później po 80 roku pracował w dyplomacji, był między innymi atasze kulturalnym w Kapsztadzie, potem był w Nowym Jorku i tak dalej, ale wtedy, w tym 80 roku, też odsunięty od pracy w zawodzie, razem z żoną założył sklep drogeryjny i handlował właśnie chemikaliami. Przyjechali do nas właśnie któregoś wieczorem, mówią, a co wy będziecie robić? No ja nie wiem, mówię, może to, może to. Mówię, człowieku, się na nic nie oglądaj, tu się już nic nie zmieni, trzeba się brać za jakąś pracę, coś robić. No my mieliśmy wtedy jedno dziecko, ale oboje właśnie bez pracy, z dzieckiem i tego. No i uznaliśmy, że trzeba robić stojaki do kaset magnetofonowych, to znaczy zdobyłem uprawnienia rzemieślnicze. Mój ojciec był kowalem, bardzo zdolnym kowalem i nieraz mu pomagałem przy tej pracy. To takie pomaganie, jak się na tej polowej kuźni rozgrzewało metal, a potem ojciec to wykuwał i rozmaite rzeczy robił. W każdym razie jako takie pojęcie miałem i jakąś tam sztukę, czy nawet dwie zrobiłem, i na tej podstawie życzliwi rzemieślnicy gdyńscy, to muszę podkreślić, bo bardzo byli życzliwi, wiedzieli jaka sytuacja,
dali mi uprawnienia rzemieślnicze. Metaloplastyka. Metaloplastyka, tak. I zostałem metaloplastykiem. Bez to jak był z drutu. Tak, z drutu. Z drutu i z listew drewnianych. I tego najpierw to był zwykły drut. Potem się wycwaniliśmy i robiliśmy z nierdzewnego drutu. Jeździłem po Polsce, to znaczy na Śląsk, po te pręty nierdzewne. Listewki to robiliśmy z drewna bukowego i tak dalej. I tego, i tak to powstawało. I przez 8 lat coraz lepiej nam szło. Już nawet drugi samochód kupiłem, bo musiałem czymś wozić. Musiałem coś wozić, o samochody. To była syrena rolnicza, to znaczy dwuosobowa. Ale cztery koła miała. Misza trafiliście. Ale, no bo to jest to misza jednak tylko. No. A zakład produkcyjny to była piwnica na Witomije. Tak, wujkowie użyczyli piwnicy, tak. I dobrze, że to się skończyło, bo chyba bym się wykończył, ponieważ tam nie było wentylacji. A drewno, żeby jako tako wyglądało, trzeba było lakierować. Lakier nitro. Wow. Raczej pachnie. A żeby, jestem fachowcem, żeby nie siniał, bo jeżeli będzie w zimnym, to on sinieje. Musi być temperatura, musi być ciepło. I właśnie duże ciepło i dymiący lakier nitro, bośmy tą metodą takiego zamaczania w takich wielkich tych, to po kilku godzinach wychodziłem po prostu na haju. Dokładnie. To normalne, nie? I to spowodowało jakieś tam uszkodzenia wątroby. Na szczęście nie aż takie wielkie. Także nie z powodu nadmiernych ilości płynów tych, co Stefan Kozicki preferował, ale to trochę. I to tak powiedziałem. No tak, ale to czy mogliśmy... Czy mogę was jeszcze też zapytać, Mirku, bardzo cię przepraszam, ale bo jeżeli już powiedzieliście o Wałęsie, to czy mogę was zapytać po pierwsze, mam dwa pytania, ale po pierwsze, jakie właśnie wrażenie na was właśnie zrobił akurat wówczas po prostu Wałęsa, kiedy z nim rozmawialiście, to po pierwsze, bo Fala ci no też wiadomo co powiedziała, ale jakie było właśnie wasze po prostu wrażenie i Marzeny i Tadeusza? Chodzi o ten pierwszy wideo. Tak. No wszyscy kochali Wałęsę, to był zupełnie inny etap. Słuchajcie. Zupełnie inny etap. Nie, ale no właśnie powiedzcie, jak to w ogóle wtedy było, tak? Wałęsa od początku tak się przedstawiał i tak go widziałem, to był cwaniak. To był bardzo bystry człowiek. Biedny, bo jak dziś pamiętam w czasie tych rozmów, bo od chyba piątego dnia byłem cały czas w stoczni i obserwowałem go i tak dalej. Biednie ubrany, bardzo, ale w połowie, nie, mniej więcej pod koniec już strajku, no zobaczyłem go w takiej sytuacji, że gdybym miał aparat i wtedy potrafił robić zdjęcie, to bym zrobił zdjęcie, które by chyba zrobiło furorę. Zobaczyłem Wałęsę, jak siedział za stołem tamtym prezydialnym, taka jakaś przerwa była i czytał politykę. Wałęsa z rozciągniętą polityką. Wiecie, jak wtedy wyglądała duży format, czerwona litera. On już się poczuł, on już nie był robotnikiem, on już był politykiem. Chciał być, bo jeszcze nie był. No, w swoim mniemaniu już był. I był cwaniakiem rzeczywiście dużej wody. Tak się składa, że aktualnie wiemy o nim dużo więcej, bo jego kolegą ze stoczni był właśnie Józek Kiżewski. Ojciec tego chłopaka, który zginął, to był jego kolega ze stoczni. Dobry kolega, do tego stopnia, że niewiele brakowało, a Wałęsa byłby ojcem chrzestnym tego chłopaka. Tyle, że się nie zgodziła matka, Irena się nie zgodziła, no i tak to się potoczyło. Słuchajcie, no wzbudzał podziw umiejętnością właśnie spadania na cztery łapy. Wałęsa zawsze miał rację, zawsze wiedział jak się odezwać, jak się znaleźć i tak dalej, co nieprawdą jest, że to były jego racje, że on to wymyślał, nie tego, ale umiał się ustawić, on się zawsze umiał ustawić, tak.
i on wiedział, jak się znaleźć, jak się odezwać i tak dalej. Bystry facet, bystry, na pewno. To jest spory umysł i bardzo szybko nadrabiał braki, bo był to człowiek bardzo prosty, z prostego środowiska, ale cwanie. Ja wam powiem taką dygresję, tu przy mistrzu dygresji, ale związaną z moją inną działalnością dziennikarską, ale gołębiarską. Byłem w okolicy, gdzie on się urodził, gdzie on mieszkał. Tam w Rybniku, tak? Nie, to jest tutaj na Pomorzu. No, koło Lipna. Nie, Lipno. Tak. Ale tam i tam rozmawiamy i nagle mi coś za tego, czy czasem Wałęsa nie był hodowcą gołębi. I pytam się, a co tutaj niedaleko Wałęsa? Myślę, tak, Wałęsa to niedaleko, kilkanaście kilometrów. Ja mówię, że a on czy ktoś z jego rodziny był hodowcą? Nie, no gołębie to oni mieli, no mieli gołębie. A co tak mówię, bez entuzjazmu? Mówi tam, pytasz, mówi, jak coś zginęło, to się do Wałęsu szło. Także to był człowiek z biednego środowiska, bo jak wiecie, on się wychowywał ojczym, tam był i tego. Z wielodzietnej rodziny on się musiał radzić i on nabrał dużo sprytu, dużo tego i wiedział, że no, musi tak zawsze starać się, żeby być, żeby jego było na wierzchu, prawda? Tak to. I miał wielką rzeczywiście zdolność przemawiania do ludzi. To jest talent, bo całym architektem porozumień sierpniowych był Gwiazda, Andrzej Gwiazda. To on prowadził, to on miał całą wiedzę i tak dalej. Ale ludzie słuchali Wałęsy, Gwiazdy, żadnego entuzjazmu to nie było. Nawet gdyby powiedział, że będą, związek będzie zarejestrowany i tak dalej, dostaniecie po 2000. Jakoś nie tego. To nie tego. Natomiast jak Wałęsa właśnie podniesiony przez nich tam do góry i powiedział, widzicie to tamtego, no to od razu był szał. To ludzie byli gotowi iść w ogień. No i on to umiejętnie wykorzystywał. Spełniał pozytywną rolę, bo bez tego zaangażowania to też by nie było. I to jest tak, że trudno go źle oceniać na podstawie jakichś tam wzorców, że chciałoby się, żeby to był ideał, prawda, patriotyczny i właśnie uzdolniony i tak dalej. Ma swoje pozytywy, niewątpliwie, ale... Tylko nie patrzmy przez te lata, które minęły, bo to był naprawdę zupełnie inny czas. Myśmy wtedy inaczej to oceniali. Też. To jest zupełnie... No była jakaś fascynacja większa. Ale intensywna, potężna. Rzeczywiście, na kolana gotowi byli padać Polacy. Natomiast czy on wiedział, czy myśmy też przy tej okazji wiedzieli, gdzie idziemy, co idziemy? Nie, to była mgła. To była dosyć ciemna, dosyć zawiesista mgła, jeśli chodzi o prowadzenie kraju. I Wałęsa nie wiedział tego, to zresztą wynika z wywiadu, który jest przeprowadzony zarówno pierwszy, jak i drugi. Miał w głowie dużo miejsca, żeby umeblować to miejsce jakąś wiedzą, jakąś znajomością rzeczy, jakąś orientacją. Miał różne pomysły, trochę sprzedawał tych pomysłów właśnie w trakcie tych wywiadów. One były czasem karkołomne zupełnie, ale jeszcze jego świadomość na pewno nie była świadomością wodza. Może Trybuna Ludowego, tak jak się zaprezentował, tak jak właśnie mówiłeś, ale to nie był wódz, który by odpowiedzialnie prowadził we właściwym kierunku. Tyle dobra. No ale rósł, niewątpliwie rósł i to trzeba mu oddać, że no, potrafił nadążać za sytuacją. Uczył się błyskawicznie się uczył. A drugie pytanie mam jeszcze teraz takie. Czy rozmawiał w ogóle z wami, czy był też poruszany właśnie temat tych jego kontaktów z SB, że tam coś podpisywał? Nie, Nie, no moment. On mówił tam, że na początku on zupełnie przecież inaczej, o 70 roku. Jest taki moment rzeczywiście, ale bardzo znikomy. On
sam nawet do tego troszeczkę podprowadził, mówiąc o... bo było tak, rzeczywiście było takie pytanie, już się troszeczkę zaciera. Było takie pytanie o tą przeszłość i on stwierdził, że mógłby wtedy wejść głębiej w te kontakty, ale na pewno tego nie zrobił i że to było bardzo takie śladowe jak gdyby. On to umniejszał. Ale lekceważył to zupełnie i nie przywiązywał do tego wagi, jak gdybym machnął ręką na te rzeczy. Nie myśmy wtedy nie drążyli, bo nie temu służyła ta rozmowa. Ona miała pokazać człowieka w trochę inny sposób, nie tylko właśnie polityczny i skandaliczny. Także tutaj nie. Tutaj nie wiem, jak to w sumie skwitować. Ale nie było to znaczące na pewno w tej rozmowie. Jeśli można jeszcze, bo chciałem... Tak? Widzę, że jesteście byśmy blisko tam stojącymi spraw gdańskich i tamtej ówczesnej Solidarności pierwszej. Pamiętamy wszyscy Andrzeja Gwiazdę, jego niesamowite osiągnięcia podczas tego pierwszego strajku i negocjacji i tej architektury, jak mówicie, porozumień sierpniowych. Tak. Ale potem pamiętam też jego obraz lat późniejszych, takiego znerwicowanego wraka człowieka. Czy on został w jakiś sposób zastraszony przez ubecję, czy w jakiś sposób, nie wiem, sam się wykończył? Co to było? Nie, ja nie mam takiego wrażenia, żeby on był wrakiem, żeby on był zastraszony przez obecnie i tak dalej. Ale on na pewno jest zgorzkniały, ponieważ jego wizja nie została przyjęta. Najpierw ją mocno Wałęsa właśnie najpierw odsuwał, a potem wręcz atakował. A potem i inni do tego doszli. Wałęsa zawłaszczał sobie wszelkie możliwe pole. No to wiecie, wszelkie. Że Wałęsa zawsze mówi ja, gdyby to tak jak ja, to by wiadomo, to tam, to tego. Stąd właśnie może też gorycz Gwiazdy, że to już w pewnym momencie przestała być rozmowa, to już przestał być dialog. To było sięganie po cudze troszeczkę. Po cudze myśli, po cudze koncepcje. Przez Wałęsę. Tak. I stąd właśnie to rozgoryczenie Gwiazdy. No tak, tak z grubsza, ale my znowu tak strasznie polityką tą... jeżeli chodzi o Andrzeja Gwiazdę, z którym jakoś tak bardzo sympatycznie też te relacje przebiegały i przebiegają, to jest małżeństwo bezdzietne, małżeństwo, które są ludźmi bardzo ideowymi, niepraktycznymi, wręcz antypraktycznymi. Po prostu ich ta strona praktyczna nie interesuje. W przeciwieństwie do Wałęsy, który jest super praktyczny i tak to po tym sierpniu się potoczyło, że i dom ma, i sporą posiadłość, aczkolwiek podobno to tylko z wykładów, a nie z nagrody i tak dalej. Nie wiem, nie wnikałem, nie chodzi o to, ale siłą rzeczy Wałęsa jako człowiek praktyczny inaczej reaguje, inaczej się jakoś ustawia, a inaczej Gwiazdowie, którzy najchętniej właśnie wyjadą w góry, będą wędrować albo po Ukrainie, po Bieszczadach i tego. Poza tym to są inna sfera, to są inteligenci. To jednak różnicuje bardzo. Ale myślę, że śmiało można powiedzieć, że zupełnie różne, ale mają wielkie zasługi obaj, i Andrzej Gwiazda, i Wałęsa. Każdy z nich zupełnie w innym stylu. Ale Tadeusz, ja kiedyś oglądałem taki film na wideo, tak. Kolega mi podsunął, i chodziło o kolejny strajk. To był ostatni strajk, który Wałęsa sam gasił. Mówi, chłopy, wychodzimy, przegrywamy, ale wychodzimy. A to już było po pierwszych kontaktach z episkopatem. I ja odniosłem wrażenie, oglądając ten film, wiedząc, co się wydarzyło, że Wałęsa, wyprowadzając tych stoczniowców z tego strajku, wiedział już, że
kroi się okrągły stół. Bardzo możliwe. No to był 80. 88 maj. Dobrowski, biskup Dobrowski. Oczywiście. I że tam już i tam były też pierwsze kontakty między obecną władzą a biskupami. Oczywiście. Oczywiście. Prawda? Ci, którzy byli blisko, byli w tym środowisku, to wiedzieli. Ja pamiętam w tymże roku, chyba, może to był 97 rok, spotkałem się z Adamem Kinaszewskim, zaprzyjaźnionym dziennikarzem i pamiętam, ja byłem wtedy właśnie rzemieślnikiem, w głowie mi nie było już powrót nawet do dziennikarstwa. No czekaj, to pomyliłeś dekady. To 97? No, przepraszam. 87. 97 to już zupełnie pomyłem. W 88, 89 oczywiście, na Pana Bogu człowiek ma żonę, to przypilnuje. Obiadu nie było, to ja przypilnuję w dekadzie. I on mi też właśnie przedstawił taką wizję, że tylko patrzeć, a będzie legalizacja Solidarności, a że jednak będą związki i tego. Dla mnie to było zupełnie nie do przyjęcia. Wydawało mi się, że coś nie tak, to nie tego. No. A jednak się w tym kierunku potoczyło. On też wiedział już. On wiedział. Tak to było. Tak, ale czy możemy? Bo zdaje się, że chodziło jeszcze pytanie, dotyczyło zupełnie innej sprawy, no, żebyśmy chociaż tak... Zdrowie, tak? Zdrowie. Na końcu, zdrowie, o właśnie. Zdrowie też jest ważne. Zdrowie. Ja prowadziłem 15 lat. Z tobą oczywiście, Zacheusz. Ale przede wszystkim jako naczelna Zacheusza. Parafialne pismo Zacheusz. Tak, takie parafialne. Powołaliśmy i prowadziliśmy. I... Bo w ogóle teraz się zaczął etap współpracy z Kościołem. Tak. Z Kościołem. Tak. Przygoda z wiarą, patrzy się na księdza. Przygoda z wiarą jako taką. Bośmy tacy z takich uniwersytetów wyszli, takich och jakże świeckich. Ja byłam doktorantką profesora Janion. O jakże świeckie to było i wojujące z Kościołem. Także stąd myśmy wyszli, przynajmniej ja. Ty wyszłaś, bo ja byłem bliżej Kościoła ze względu na swoje takie właśnie chłopskie pochodzenie i moja rodzina była bardzo wierząca i praktykująca cały czas, więc ja jako wieloletni ministrant to też szedłem tą drogą pewną. Prosto, równo. Łatwiej było z księdzem rozmawiać. Tak jest. No, także to mówimy o tym Zacheuszu. O tak? Zacheuszu. I do Zacheusza przyszła pani z parafii i przyniosła taki 40-stronicowy plik trochę poszarpanych kartek i mówi, zobacz, może to wydrukujesz sobie właśnie w tym pisemku naszym. Zdrowia dotyczy, więc możemy spróbować. No i tak rzeczywiście się stało, że tam zaczęło się troszeczkę. To żeś skróciła. Jednocześnie. Nie, poczekaj, ja wróciłem z pracy, a był to etap szukania sposobów na ratowanie nakładu gazet. Wieczór Wybrzeża, w którym byłem zastępcą naczelnego. 8 lat, 7 lat razem z Edkiem Szczesiakiem, przyjacielem, no przeżywał jak wszystkie tytuły prasowe coraz gorszą sytuację, że spada nakład i tak dalej. Rozmaite narady były, dwa takie kręgi, co zrobić, szukali, co zrobić. A był rok 92-93. Tak. No i właśnie wróciłem po takiej naradzie do domu, Marzena mi daje ten maszynopis, mówi zobacz, czy to byś w Zacheuszu i tego, ja zerknęłem na to, przeczytałem trochę i mówię, może w Zacheuszu, ale ja to biorę do wieczoru, To jest sprzedaż. Od razu uznałem, że to jest dobra rzecz i na drugi dzień mówię, słuchajcie, ja mam pomysł na to, żeby nakład podratować trochę, nie? Nieskromne to było, ale tak było i tak to się potoczyło. Odszukaliśmy. Były fragmenty tego takiego wykładu. To w ogóle to jest osobna historia, ten człowiek. On jest, to jest człowiek z Syberii, też bardzo prosty, a zarazem świetny w swoich obserwacjach, czynionych właśnie na ludziach,
na świecie przyrody, na zdrowiu, na ludzkim organizmie, bez żadnego wykształcenia. Lekarz bez wykształcenia, bo on przyjechał z tej Syberii, jako amator tak, i bardzo to się sporządził bardzo takim językiem, no też mało powiedzieć do sedna. Staropolskim językiem. No tak. Prostym, takim niepewnym literacko. I to zaczęło być drukowane właśnie w takim dziwnej tej swojej formule, tak dosłownie, w Wieczorze Wybrzeża. No i to wzbudziło jakiś wielki entuzjazm. Nie wiem, czy poprzez tą swoją naturalność, przede wszystkim przez temat, który był niby oczywisty. Nie był eksploatowany. To były tak, to były te pierwsze lata. Kiedy lata? 92-93. No już może o zdrowiu, tak, wcześniej już trochę było. Między innymi tytuły Margarynę wyrzuć przez okno. No taki to wcielimy ten język. Wydawało taki, się, margaryna jeszcze miała się w najlepsze, to masło należało wyrzucać. A tam były rady, żeby jajek zjeść co najmniej tygodniowo 8 czy 10, a to jajka nie wypadało. Do tradycyjnej polskiej kuchni jest to powrót do bardzo prostych spraw, oczywistych. A najbardziej fascynująca jest prawda. No co tu dużo gadać? I on do tej prawdy sprawdzonej przez wieki na terenie Polski, on do tego wrócił. I to rzeczywiście odbiło się echem nieprawdopodobnym. No nieprawdopodobnym. Ludzie tam w tej redakcji, bo zawsze już to malutka redakcja, ale wieczór, no to jednak stosy listów przychodziło. Tak. A chcemy więcej, a chcemy na ten temat, No więc zaczęły się też wywiady z ojcem Grahamem. Pojechaliśmy, odszukaliśmy go i pojechaliśmy do Wrocławia, bo był wtedy w zakonie Bonifratur we Wrocławiu. Nie? No i ta książka jest w tej chwili około milion. Ponad milion. Około milion nakładu się ukazało. Ja wyobrażam sobie, jak to rośnie, to lamina. Tak, dokładnie tak. Albo efekt kuli śnieżnej. Miałem podobne doświadczenie z naszym tutaj olszyńskim zielarzem, Trusielewicz. Pamiętasz nazwisko? Edward. I oprócz tego, że to doświadczenie, to on mnie zaraził bursztynową komnatą. Bursztynowa komnata leży w pasłęku i nie ma jest. I ja na tej bursztynowej trochę zarobiłem w kurierze polskim. On różkarzem był, także on wykazywał. On różkarzem pojechałem. Miałem już do tego stopnia doszło, że mieliśmy wiercić dziurę i szukać drugiego poziomu piwnic. I w ostatnim dniu wyjazdu otrzymałem od pani zajmującej się zabytkami, konserwator zabytków z Elbląga, bo to wtedy było województwo elbląskie. Aha. Otrzymałem telegram. Wstrzymujemy pracę. Było pięciu wiertów, bo ja też. A to potem, robiłem. To już potem. Potem jak robili Wiciak, robili odwierty. Tam jest taka sytuacja, że prawdopodobnie to miejsce, gdzie nam największe jest to różkarze wykryli, to jest tak bliżej tego, ale oni zaczęli to odwierty od takich najmniejszych. Pierwszy zrobili nic, bo to na 3-5 metrów, drugi nic. Jak miał być ten piąty najważniejszy, to znowu był zakaz. A w ogóle to jest miasto wybugały. Wstrzymujemy pracę, bo może być podminowane. Dlaczego się tym chwalę? Dlatego, że myśmy audycję zrobili na tej bazie i zaczęliśmy słuchaczy pytać, a może wy wiecie, gdzie jest bursztynowa komnata? Ile listów, ile telefonów? To są emocje, tak. To są dwa takie tematy. Guslow, który zginął, prawda, 3 torpedy dostał od Marinesco 31 stycznia. Ja na nim zarobiłem najwięcej. Miałem 7 filmów. Byłem na Guslowie pod wodą i tak dalej. Także druga to jest Pasłęk, to jest ta bursztynowa komnata. No i tam jeszcze jest tutaj kilka. Teraz jest Hel, nikt się tym nie zajmuje. 84 hektary opuszczone przez wojsko. Notabene jak przyjdziecie na moje spotkanie w poniedziałek o 17, to tam wyczytacie, jak Wałęsa trafił do stoczni. Ja tam to opisałem. Bo teraz i tak, rybacy mi powiedzieli. No Wałęsę przywiozła łódka Jan Czyszyna. Rozponiłem.
Ja mogę tylko powiedzieć coś jeszcze o... kolor tej łódki, ale nic więcej. No, proszę bardzo. No więc co? Nie mogę? Prosto z mostu. Na mnie krzyczeć. Więc tak, woźniakowie to jest takie uosobienie spokoju. Jest to całe stowarzyszenie, teraz jest tak mniej więcej guzik warte, no oczywiście poza olsztyńskim oddziałem. Warszawski to co? Warszawski to jest Ciszowa, tylko ona tam działa, a reszta zero prawie. No Rytel tam trochę też. Ale woźniak to jest taka, powiedzmy sobie, jak przyjeżdża, to uspokaja to wszystko. On ma taki charakter. Jedyny, który zachowuje zdrowy rozsądek w tym całym burdelu, który teraz mamy, który to tam się zaczął w tej stoczni, bo tam dlaczego tych nie słuchano gwiazdów tak gorzej? No bo Wałęsa od razu tak ustawił wszystkich, a ponieważ był bardziej ekspansywny, to jak zobaczyli, że ten Walentynowicz i tego, to ten Wałęsa tak troszkę nie tego i poszło wszystko na niego. On oczywiście był sterowany, cały czas był sterowany. Nie ma w ogóle tego, a że był sprytny, cwany. Moja matka trzymała w stanie wojennym w domu kina Szeskiego i Drzycimskiego. I tam powstała ta książka pierwsza o nim, no i tak dalej. No ale miałem mówić o Woźniaku. Więc Woźniak ma takich zdolności od cholery. On jeszcze te gołębie na przykład. Poza tym, jaki on jest fan, no i szczęście mu sprzyja. Przecież wiecie, że miał stoisko w hali katowickiej, dokładnie na środku, gdzie wszystko spadło. A on poszedł do baru w tym momencie. I w tym momencie wszystko spadło i pozabijało tych ludzi. A on co zrobił? Taki niby delikatny, prawda? Nie, nie. W nocy po raz i wlastał w tą dziurę, bo szukał aparatu. Znalazłem i zrobiłem zdjęcia. No właśnie. No więc tak. Poza tym, jeśli chodzi o to, no, małżeństwo jest idealne i dlatego oni się tak trzymają. No, mają taką wrodzoną, że tak powiem, etykę i kulturę i wszystko tego, czego niestety już coraz rzadziej jest w naszym środowisku. No tak jest. No, ale wiesz, oczywiście co? Powinniśmy się popierać, dziennikarze, a my się żremy. My nie możemy załatwić teraz prostych spraw ekonomicznych, pracy i płacy dla dziennikarzy. Tracimy Foxa, naszą siedzibę i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że no, najskrócej mówiąc, w skrócie, za mało jest woźniaków. Każdy jest indywidualista wielki, ja też dokładam do tego. Dwa razy rozmawiałem z Tadeuszem przez telefon i jestem tego samego zdania, co no. A poza tym on ma taki cudowny żeby nie było za dużo o mnie, to... I przez telefon, ja nie lubię poznawać ludzi przez telefon. W mojej pracy w radiu kiedyś posadzili mnie przy biurku i musiałem sporo siedzieć i jakieś tam sprawozdania pisać. Ale nie robiłem, nigdy nie załatwiałem spraw przez telefon wewnętrzny. Zawsze piechotą po schodach chodziłem do człowieka, żeby spojrzeć w oczy. Reportaż pisze się nogami, prawda, panie redaktorze? No, ale Tadziu jest świetnym gawędziarzem. Ja na przykład nagrywam, robię tam u Skowrońskiego te wnety i gadaliśmy z 2-3 razy o gołębiach. Jakie on, na pewno nie wiecie, że gołąb leci 100 km na godzinę, że 2 metry na ziemią, że się rozbija. On opowiada o tym godzinami. No. Fantastycznie. A myśmy się przy pierwszej rozmowie tak dogadali, że ja zdążyłem mu powiedzieć o tym, co mnie spotkało z kanarkami. No. Pamiętasz? No. Jak pan ten karotem. Tak? O karotenie ci opowiedziałem. Tak. Ale gołębi to jest kawał jego życia. No wiem. Nie wiem, czy nie za duży. Wystarczy czytać się tą kartkę, którą mam przed sobą. Ale od tych stojaków, to żeśmy odeszli do dziennikarstwa i tylko tak skrótowo jeszcze powiem. Najpierw był właśnie pielgrzym.
katolickie pismo diecezji chełmińskiej, które było właściwie no, nawiązanie do przedwojennego pisma Pielgrzym. To była wielka gazeta, wychodziła w Grudziądzu. Nie tylko przedwojennego, ono powstało w 1860. Nowego Pielgrzyma. I żeśmy go reaktywowali, to pismo powstało, ale w 90 roku też liberałowie założyli własne pismo, to znaczy to była Gazeta Gdańska. To był Bielecki, Tusk i tak dalej, i tak dalej. Znaliśmy się ze spotkań w kościele u Dominikanów. Dominikanie gdańscy mają wielką rolę w tym, że przygarnęli te środowiska i dziennikarskie, i w ogóle i aktorów i tak dalej, opiekowali się i tak. Tam żeśmy się poznali w 89 roku, powstała myśl, że trzeba no, taką Gazetę Gdańską reaktywować i ponieważ no, ci sami ludzie, więc też miałem przyjemność być i moim szefem był Donald Tusk, byłem kierownikiem działu społecznego, bo już z racji wieku to musiałem jakieś kierownicze stanowisko pełnić. I byłem szefem działu społecznego, ale tylko tam rok chyba niecały, bo w 91 roku Edek Szczesiak został redaktorem naczelnym i zaproponował mi, żeby być zastępcą naczelnego. No i wtedy odeszło na bok pisanie, a działalność właśnie redakcyjna przy biurku i praca, ale uważam też, że nie był to czas stracony. Teraz, którego to było? Rocznica? 18 lutego przypadła 62. rocznica powołania na Wybrzeżu takiej głośnej popołudniówki Wieczór Wybrzeża. To było naprawdę dobre pismo. Powstało w 57 roku i tak. Myśmy z Edkiem Szczesiakiem tam w tym piśmie pracowali 9 lat, bo ono potem zostało zamknięte. Niemcy jak kupili Dziennik Bałtycki i Wieczór, no to uznali, że dlatego, żeby reklamy były, to wystarczy jeden tytuł, po co i zlikwidowali Wieczór, nie? Ale nadal się spotykamy w zespole tego pisma. Czyli jest jeszcze o pomniku. Byłeś szefem budowy pomnika w Gdyni, Znoczniowcu. Rzecznikiem prasowym tego budowy pomników ofiar grudnia w Gdyni, tak, to też prawda. No po prostu to jest taki zawód, że jak człowiek chce się poruszać trochę, to daje się szansę. Wykazać, to może daje się szansę, nie? I jak ma się do tego wyrozumiałą żonę, która obiad wygotuje, ugotuje i nie wystawia walizek, jak człowiek przychodzi w nocy i nieraz jeszcze podchmielony, bo towarzyskie spotkania to różnie to bywało. No nie, różnie, to nie było jakiegoś nadużywania, ale... Jeszcze powiedz, co ja przez ten czas zrobiłam, tak? Bo... Ale właśnie pracując w Pielgrzymie, zetknęliśmy się z biskupem Janem Bernardem Szlagą. Wspaniałym rzeczywiście umysłem, biblistą wielkiej klasy. No i ponieważ właśnie ja tak po prostu wierzący tak po chłopsku, a moja żona wciąż poszukująca głębi wiary, jak się spotkała z biskupem Szlagą, zaczęli rozmawiać. Rozmowy. Co powstał pomysł, żeby powstały rozmowy. I powstały dwa tomy, potem skomasowane w jeden. Pierwszy pod uważam bardzo dobrym tytułem Reportażu stamtąd nie będę. I to jest naprawdę, bardzo dobra jest ta książeczka Prawda i Prawo, ale tamte rozmowy są w innym stylu, ale są też bardzo głębokie, a największą nagrodą, jaka ją spotkała z tego tytułu, nie wiem czy ona tak uważa, ale ja uważam, jak właśnie biskup nieżyjący, biskup Jan Bernard Szlaga był w Rzymie i Jan Paweł II był zaproszony na obiad, a wcześniej oczywiście wysłał mu tę książeczkę, zapytał, no to jak Jasiu, będzie stamtąd reportaż czy nie będzie? Co znaczy, że ją przeczytał. To było nagrywane w Pewlinie. Tak. Tak jak powiedziałeś o Dominikana, i jak powiedziałeś o biskupie Szradze, to my, Irek, my się możemy pochwalić co?
księdzem Żołnierkiewiczem, który tutaj właśnie to nasze towarzystwo scalał, no i swoim własnym arcybiskupem Edmundem, który... Ja z arcybiskupem Piszczem od prawie 30 lat nazywam komilię, które są emitowane o 8 rano w niedzielę na antenie radia. Od 90 roku. Nie, to nie były zdawkowe słowa te na wstępie, że robicie naprawdę wielką robotę. Bo taka jest prawda. To jest naprawdę wielka robota i oddział olsztyński SDP-u jest na pewno najprężniejszym oddziałem w kraju. Najlepszy. I stąd nieraz mając inne zdanie jak Irek, nieraz chcąc go skrytykować, mamy jednak świadomość tego, że robi taką dobrą robotę, że czapki z głów. No taka jest prawda. Tak jest, brawo! To są możliwości, jakie ten zawód daje, jeśli chce się nie tylko po prostu żyć, ale chce się coś zrobić. Jeżeli się spotykając ciekawych i wartościowych ludzi, chce się dołożyć do tego, żeby wspólnie coś zrobić. To są właśnie możliwości, jakie daje ten zawód. Najpierw się szuka ciekawych tematów, a potem tych tematów jest tyle i tyle fajnych, ciekawych ludzi, o których by pisać, że aż i tak dalej. No, a ja sobie znalazłam temat, który sięga korzeniami 1700 lat temu. A właśnie ci z pustyni. Pustelnicy. No to powiedz o tym. No wiesz, ja już... to jest próba przetworzenia tego, co nauka jak gdyby wie, co pamięć ludzka przechowała tak, na temat fenomenu życia pustelniczego w Egipcie. To było niesamowicie dla mnie takie, też jakaś przygoda, nie tylko myślowa, ale wyobrażeniowa. I znowu to pytanie, a co tymi ludźmi kierowało? Bo to nie były incydenty, tam sobie tylko wyobrażamy, że tam jeden, dwóch, dziesięciu, stu. Dziesiątkami tysięcy prości, zwyczajni ludzie wychodzili na pustynię, porzucając wszystko. Domy, rodziny, dzieci, kompletnie. No na czym ten fenomen polegał? Ja w tej książce próbuję nie to, że odpowiedzieć na to pytanie, ale jak gdyby wejść w skórę tych osób. Czy rzeczywiście wiara może być aż taka? Aż taka. I to nie żadna właśnie przesiana przez intelekt, przez jakąś wielką, wysoką świadomość, ale wiara prostych ludzi, która odmieniła, my tak mówimy, odmienić serce, odmienić ducha, ale to rzeczywiście się starało w sposób namacalny. Także to jest, a to wyszło w postaci książki lat temu, nie wiem, kilka, cztery lata temu, też w tym wydawnictwie Drodzy. To jest kontynuacja rozmów ze Szlagą jednak. Wiesz co? Właśnie o to dziękuję ci za tą opinię, bo tak, rzeczywiście ja tam wtedy wchodziłam coraz głębiej w tematy wiary, religii i każda z wydanych książek była czymś, kolejnym krokiem w tym kierunku. I to rzeczywiście, to było to zaszczepienie. To było to zaszczepienie. A teraz już z tymi midraszami, to idę jeszcze dalej. Słuchaj, to ja już sama nie wiem. Wielka szkoda, że Szlaga zmarł, że tak właśnie stosunkowo szybko właśnie się skończył, bo co ciekawe, to on również był bardzo zadowolony z tej intelektualnej przygody, rozmów, dociekania, odkrywania właśnie jakichś głębi. To jest tego i... Chyba tego brakuje w ogóle w polskiej religijności trochę, prawda? Że to jest takie jednak... Jest powierzchowne. No właśnie. No. Bywa i takie. No ale to już... Ale tak rzucając już też nie jako doświadczenie, ale bo jest głośno o księdzu Jankowskim i na pewno będziecie różne rzeczy słyszeli o nim, ale chciałbym powiedzieć to, co powinienem chyba powiedzieć, że miał duże zasługi właśnie w ratowaniu ludzi prześladowanych
rodzin tych, którzy siedzieli w więzieniach, organizował pomoc, w której żeśmy tam uczestniczyli jakoś z taziębieniem i tego dużą wiemy, pomoc. Tak, tak. Ale to nie przekreśla cienia, nie, który jest, nad nim... Ja nie mówię o cieniu. O cieniu będą mówić inni, ale no. Czuję się zobowiązany, żeby powiedzieć, że miał taki rys i wiem, że to była duża jego działalność. Nie tylko na rzecz środowisk prześladowanych, ale ludzi biednych, ludzi upośledzonych. I on się tym specjalnie nie obnosił, nie afiszował. To też miał. Nie oceniam, mówię, człowieka, bo za mało wiem. A jeszcze powiedz o Jastaku, bo twoim bliższym był ksiądz. Był ksiądz Jastak. Ksiądz Jastak, niesłychanie odważny człowiek. Pierwszy w ogóle. Tak, to, że Kościół się zaangażował w ruch strajkowy, to jest wielka zasługa Jastaka. Tak jest. Gdyby nie Jastak, kto wie, jakby to się potoczyło. Z Gdyni, proboszcz. No. Proboszcz Kościoła Serca Jezus z Gdyni, który był bardzo rewolucyjny. I kiedy po 70 roku chodziliśmy na groby tych stoczniowców, którzy zginęli w grudniu 70 roku, a nie było to takie proste, bo teraz to oczywiście idzie cała delegacja państwowa, a wtedy to musieliśmy uważać, że nas zwiną i tak dalej, i tak dalej. I ksiądz Jastak nas prowadził. On dbał o to, żeby każda rocznica była upamiętniona, żebyśmy się pomodlili na tych grobach. Był bardzo odważnym człowiekiem. Tak jest. I ma wielkim, pomnik, wielkim patriotą. Ale naprawdę jest on. Nie jest najlepszy. Nie, I on na przykład, jak tylko się sierpień zaczął i przyszli robotnicy, to nie pytał biskupa gdańskiego Kaczmarka, czy pójdzie, czy nie, tylko powiedział, on pójdzie. Biskup się zastanawiał, może nie, może tego, może tamto i tego. On powiedział nie. On pójdzie i będzie odprawiał mszę. Tak jest. I wziął ileś tam obrazków, bo jego dewiza była: my trzymamy z Bogiem. On był kaszubą i tą dewizę miał na tych obrazkach i on był głównym tym. I on chciał iść także do Stoczni Gdańskiej, bo Jankowski, Kaczmarek się wahał, czy marzy iść, tego. I wtedy ksiądz Jastak powiedział tak, do Ryby, który był księdzem, na terenie którego parafii była stocznia, mówi: ty pójdziesz, Edek, odprawiać w Gdyni, a ja pojadę do Gdańska. No i wobec tego uznano, że nie ma co, żeby Jastak przyjeżdżał, bo to będzie taka dodatkowa manifestacja. I wtedy ksiądz Jankowski i tak dalej, nie wiem, nie rozmawiałem z nim, czy był zdeklarowany, czy chciał iść, czy też pod presją tych faktów. Ale Jastak, dobrze, że Stefan to wywołał, to wielki ksiądz. I taki, wielki ksiądz. Wielki, ale takich księży w historii tego kraju jest bardzo dużo. Dlatego, kiedy ktoś atakuje Kościół, atakuje ludzi tego Kościoła, to dla mnie to jest sprawa, zapala się czerwone światełko, bo to jest niebezpieczna działalność. Można, jeżeli jest sytuacja, to można mówić i o błędach i tak dalej, ale jakiś totalny atak rugujący religię i ludzi Kościoła z naszej historii, to jest akt, który by nas zupełnie unicestwił jako naród. Ja już mam pewne, muszę to powiedzieć. Nie denerwuj się. Słuchajcie, jest taka sytuacja. Zasuwamy ulicą Władysława IV, boją nas na solidni zomowcy, naprawdę był strach. I lecimy w lewo, wiesz, tam pod kościół i teraz, kurczę, za chwilę nas i się otwiera brama ta u Jastaka i on nas otwiera się, my za bramę i stoi. No i tych dwóch księży potem miało wikarych, miało przecież sprawy sądowe, przecież za pomoc i tak dalej. Słuchajcie, mojemu woźniaku, ostatnie zdanie, naprawdę. Mianowicie on spełnia od lat w Gdańsku taką rolę łączenia dziennikarzy, wszystkich dziennikarzy, wszystkich środowisk. I poprzez przyjaźń z Kocłowskim i przyjaźń, również dużą sympatię z Fiszbakiem i takim jeszcze jednym Tadziem też, Nestorem, tak, dziennikarzem, on też Tadziu. I czterech Tadziów spotyka się regularnie na okładku. Co? Jeden już zaświatał. U Kaszubów. Był właśnie i tak, siedział koło siebie Gocłowski biskup,
i Irmak. To było bardzo dobre. No to jeszcze na koniec. Kochani, nie. Jeszcze raz. Dziękujemy. No, my dziękujemy za zaproszenie. Przede wszystkim powrotów do nas, do naszego środowiska, do Poprawy. Bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo.